Tak, nasze części poleżą sobie tutaj przynajmniej do następnego dnia, a następnie zrobimy spis części, które będą potrzebne na wymianę i przejdziemy do etapu oczyszczania tego, co zostało z tego zegarka, co będzie można uratować. To będzie długa naprawa, a więc musimy ją podzielić na przynajmniej dwa odcinki, więc dzisiaj kończymy ten pierwszy odcinek. Witajcie w drugim odcinku. Tak, Hoyer, piękna katastrofa. Oczywiście jesteśmy tutaj już po wstępnym oczyszczeniu w ultradźwiękach. Efekty nie są jeszcze zadowalające. Pojawiły się kolejne problemy związane z demontażem przerdzewiałych części. Tak więc problem z półbeczką i beczką, wałkiem nastawczym, który został tutaj uwięziony. Jak widzimy, następny problem to jest śruba. W tym oto miejscu śruba była tak przerdzewiała, że skruszyła się, gwint został w środku, a więc nie zamocujemy prawidłowo mostku remontuaru. Druga śruba, która trzyma mostek remontuaru, znajduje się właśnie w tym miejscu. Kolejną śrubą od płyty kalendarza, która ugrzęzła tutaj w naszej płycie głównej, jest ta śruba, którą wskazuję. Oczywiście, jeżeli nie uda się tego usunąć, będziemy musieli zamówić całą płytę główną, a to wiąże się z bardzo dużymi kosztami dla klienta. No, spróbujemy powalczyć z tym dalej. Tutaj widzimy elementy, które w żaden sposób już nie mogą być uratowane. Jest to sprężynka przycisków funkcyjnych, mostek remontuaru, jego uszkodzona część, jedna z dźwigni stopera, no i wieniec z zębami, który również będziemy musieli zamówić. Po bardzo długim dłubaniu udało się uwolnić płytę główną od resztek wałka nastawczego i sprzęgników. Natomiast, żeby było weselej, w płycie dla towarzystwa pozostałych śrub pozostał czop wałka nastawczego. A więc nasza naprawa powoli przeistacza się w istny koszmar. Jednak po
dłuższych zmaganiach się z płytą i z gwintem udało się pozbyć śruby. Z tego miejsca płyty. Następnie teraz musimy usunąć czop i zająć się oczywiście śrubą mostka remontuaru, która tutaj również ugrzęzła. Kolejna śruba została usunięta. Został nam tylko czop wałka nastawczego, który trzeba wyjąć jakoś sposobem. W tym celu posłużymy się starą wietnamską sztuczką, a więc namagnesujemy część tego pina. I być może uda się wyjąć. Niestety sztuczka się nie powiodła, ale spróbujemy drugiej wersji tej sztuczki, a więc wsadzimy sam magnes. Wysunął nam się czop i miejmy nadzieję, że uda się go złapać. Pierwsza próba się nie powiodła. Spróbujemy więc drugi raz. Tym razem spróbujemy odciągnąć magnes pincetą niklową. Nasz czopik pięknie wystaje, a więc czas go złapać. I jest nasz. Skoro udało nam się usunąć wszystkie trzy przeszkody, możemy teraz przystąpić do oczyszczenia części, które zostały uratowane. W czyszczarce, w płynach. A następnie przejdziemy do schematu kinetycznego tego mechanizmu i trzeba będzie wybrać numery indeksów, aby dobrać uszkodzone części. A więc wkładamy wszystkie nasze części do koszyka, aby były pięknie wyczyszczone.
Ja teraz przystąpię do żmudnej pracy wyszukiwania indeksów uszkodzonych części, aby móc skompletować listę potrzebnych elementów zastępczych mechanizmu, które zostały uszkodzone. Dlatego, żeby Was, drodzy widzowie, już nie zanudzać, kończymy dzisiaj ten odcinek i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.